Pierwsze przetargi na realizację obywatelskich inwestycji ogłosił ratusz. Postępowania dotyczą dwóch lokalizacji, ulic Dąbrówka i terenu w pasie drogowym przy ulicy Andersa. Ulica Dąbrówka i jej żwirowana wierzchnia to, można by powiedzieć, że niekończąca się od 2019 roku inwestycja, ale nikt nie ma wątpliwości, że potrzebna, o czym świadczy ponad 900 głosów oddanych na tę propozycję w plebiscycie SBO. Przy Andersa zostanie utwardzony 230-metrowy teren w pasie drogowym. Za tą inwestycją opowiedziało się blisko 850 mieszkańców. W ostatniej edycji suwalskiego budżetu obywatelskiego ważne głosy oddało ponad 7 tysięcy mieszkańców. To niezbyt dużo jak na blisko 70-tysięczne miasto. Jak widać, wciąż Suwałczanom brakuje chęci lub motywacji do społecznego zaangażowania, nawet jeśli nie wymaga ono szczególnie wysokiego nakładu sił. Co ciekawe, wśród głosujących wyraźny prym wiodą panie, które wykazują się znacznie większą aktywnością niż mężczyźni. W ostatniej edycji stanowiły aż 56% osób, które oddały ważne głosy.